pomoże Nerciowi, który chyba stra... No już to chyba jest nieuniknione, strata tej trzeciej bazy, niestety. Dwa Spinecrawlery zostały postawione. Pojedynczy Stalker tutaj padł, już są zerkniki ze speedem, troszkę to ułatwi obronę, no ale niestety trzecia baza zginęła bezpowrotnie. Szkoda, kurczę, że Nercio się nie połapał. Naprawdę mapa jest duża, więc ciężko zauważyć, jest takie poukrywane pylony. W dodatku Nercio teraz zauważył. O nie, nie zauważył niestety. Twilight can see. Może się tylko teraz tego spodziewać. Sporo roczy ze strony Nercio. Na pewno kilka zalotów tutaj sobie już nie poradzi, bez przesady. Z tym co ma Nercio. Ale Zokę tak naprawdę ich nie potrzebuje, chociaż załadował sobie dwa. Mógłby jeszcze spróbować tutaj coś opóźnić. Nercio odbudowuje swoją trzecią bazę w innym miejscu. Pojawił się też Infestation Pit. I opracowywany jest Pathogen Glance, który zwiększa startowo, można powiedzieć, energię Infestorów do 75, także mogą od razu rzucić Fungal Growth. Ha. No, na pewno no, Zokę będzie biegał tak długo, aż nie zostanie złapany ten Warpism. No, chyba że już zauważył, że troszkę tego mało ma wszystkiego Nercio i że jakieś Infestory albo Mutaliski mogą się zaraz pojawić. Specjalnie to wycofuje. Chociaż innym powodem, dlaczego on to wycofuje, może być też to, że Nercio zbliża się w kierunku jego trzeciej bazy, a tego na pewno nie chciałby Zokę stracić. No, jeszcze ładny Snipe Overlorda. I teraz bardzo istotny obserwator zauważył pracujący Infestation Pit. O, chociaż nie, on już nie pracuje, już został opracowany ten upgrade przez Nercia. No i co my dalej mamy? Kolejny pylon tutaj w ogóle wcześniej został zbudowany, ale to nie zmienia nam zbyt wiele. O, ma już kolejne potwierdzenie z Zokę, że Nercio zaekspował i to już jest jego czwarta baza. Będzie strasznie namolny ten Warpist dla Nercia na pewno. Co mnie troszkę martwi, to, że Nercio jeszcze nie zauważył tego pylona, który jest dość blisko. Zobaczmy, co ma już ze strony Zokę. Opracował Blinka dla swoich Stalkerów. Może właśnie się przetreportować jakby nimi. Jeszcze jakiś Warpist do maina. No nie użył swojego Blinka Zokę, chociaż tak naprawdę w tej sytuacji niewiele by to zmieniło. Szkoda, żeby Nercio teraz stracił Infestory. Naprawdę musi je zachowywać. To są zbyt drogie jednostki, żeby po prostu sobie tak ginęły. No straszna szkoda, że tutaj za darmo prawie dwa oddał. Czterem zelotom. Spire już jest zbudowane, więc no chyba będą tylko koruptory teraz z Nercio, bo nie robi jeszcze hype, chyba że czeka do momentu, aż Warpist zostanie zestrzelony i dopiero wtedy zostanie tutaj coś budowane. W międzyczasie jest Queenka też budowana. Kolejny zlota, ale no nie, tutaj Zokę chyba chce tylko troszkę wyczuć tak naprawdę, co ma jeszcze Nercio. No ale wróćmy do bazy Protossa, co on tutaj już zdążył naprodukować w międzyczasie całej tej agresji. Myślę, że to, co posiada Zokę... No jeżeli pojawią się dobre force fieldy na rampie, to powinien bez problemu sobie poradzić, ale... no też to jest trochę dziwne, dlaczego Nercio tak bardzo chce atakować. Mamy aż dwa kolosy, które nie mają jeszcze upgrade'u, nie mają przedłużonej lancy, jak to niektórzy lubią mówić. Ten upgrade dopiero się zakończy. No i oczywiście jak upgrade ten się skończy, to kolosy będą miały dużo większy zasięg i będą dużo większym problemem do Nercia. Jest 5 centry. No, ten atak ze strony Nercia on nie może zadać w zasadzie żadnych obrażeń konkretnych. Pewnie dlatego teraz Nercio się wycofuje, ale cały czas chce trzymać swojego przeciwnika w niepewności, że może się jednak zbliży. Mały błąd ze strony Zokę, tylko dwie probki zbierają tutaj gaz. W dodatku teraz nie trafił w ekstraktor. No i jeszcze przez chwilkę też nie będą trzy wydobywać. No takie małe rzeczy można wyczuć, jeżeli zagracie naprawdę dużą ilość gier. I w pewnym momencie po prostu widzicie, że powinniście mieć tego gazu więcej, to łatwo się złapać na takiej pojedynczej nie wydobywającej probce. Kolejny... Oj, szkoda tego kolejnego Infestora, ale Nercio nie mógł zbyt wiele z tym fantem zrobić. 15 minuta, 3 kolosy, sporo Stalkerów zbiera się przed można powiedzieć przed polem baz Nercia. Nie wiadomo jeszcze do końca, gdzie bym chciał zaatakować Zokę. Widzi tutaj przemieszczające się wojsko Nercia, no ale czy on będzie chciał się bronić czy atakować? Tak chyba teraz sam jest do końca niezdecydowany. Zastanawia mnie też sytuacja, jak to wygląda z upgrade'ami. Nercio, jakie tutaj ma upgrade'y Nercio? 1-1 na wszystkim naziemnym. Zokę 2 do ataku, zaraz mu 3 wskoczy, no i chyba w ten timing będzie celował teraz Zokę. No kurczę, zła sytuacja dla Nercia, pewnie te kolosy trudno dostępne, chyba że pojawią się jakieś koruptory, 12 koruptorów razy dość
Szybko zestrzelił już pierwszego kolosa, no i daje radę lekko na F3, chociaż strasznie mnie martwi, że tutaj tak naprawdę Zokę teraz warpluje do maina. Coś się tutaj powiło też na przedpolu i ta główna armia, która już naprawdę nie jest aż tak straszna, ale czy chyba mógłby jakoś już tutaj złapać. No nie, tego byśmy nie chcieli, no niestety, Spire również został zestrzelony, nie zobaczymy zbyt szybko. Broodlord ze strony Ercia to był niesamowicie istotny budynek dla naszego polskiego zerga. No za darmo jeszcze warp jest zestrzelony. Nercio nie może zmorfować niestety następnych, nie może zmorfować Broodlordu w ogóle, bo jeszcze żadnego nie widzieliśmy w tej grze. No i co gorsza, to, że Zoke nie robi następnych kolosów, więc tak naprawdę te koruptory nie będą aż tak bardzo przydatne. I co mnie też trochę dziwi, to czemu Nercio nie robi Spire? Czemu Nercio nie buduje znowu tego budynku? Musi go jak najszybciej odbudować i po prostu wykorzystać fakt, że Lordy są bardzo, bardzo efektywną jednostką. A Zoke jeszcze nie zaekspował, chyba tutaj będzie się przymierzał właśnie, żeby zbudować kolejnego Nexusa. Nercio to chyba to wszystko zauważy. A będzie teraz przez jakiś okres oczywiście wojna pozycyjna, no i może za darmo jakiś kolosus by się tutaj przewinął. No chyba nie, jednak Nercio zrezygnuje z wszelkich takich akcji, no już na nasze szczęście Nercio odbudowuje Spire, ale jeszcze przez chwilkę będzie musiał wytrzymać naprawdę mocny atak, bo Archony to nie są przypadkowe jednostki, mają potężne tutaj zdolności do otrzymywania obrażeń i nieginięcia. Przynajmniej spora liczba spajnów korzysta chyba sytuacja dla Nercia, chociaż Zoke naprawdę ma tego sporo, przeważa wraz z nimi Nercia leciutko, sporo Fangai, naprawdę sporo się dzieje, inwestycje rany zaraz się wyklują, kolosów już nie ma, przydałby się jakiś Corruption, jest piękny Corruption zrzucony z strony Nercia, no wzorowo otwarty na atak przez chwilkę, zdawałoby się, że jakby ten limit Nercia bardziej się załamywał, ale koniec końców no została tutaj utrzymana pozycja, jeszcze jest high ground dla Nercia, więcej inwestycji teraz się wykluło, ładnie złapane. Ładnie złapana spora liczba stalkerów, za darmo w zasadzie je oddał Zoke. O, dwa uszły z życiem. Ha, no i teraz pytanie. W jaki sposób Zoke będzie chciał w zasadzie przeciwstawić się temu, co ma Nercio? Bo na przykład jak zobaczymy na limiti, to Nercio ma dużo przewagę, ale nie ma żadnej energii na inwestorach, to teranów zostało wyrzuconych. No, niemniej jednak, tutaj odepchnięty teraz Zoke, naprawdę ma sporo liczbę stalkerów, może na pewno z tym walczyć. Ale zastanawia mnie, czy on ma w ogóle jakikolwiek zamysł na to, jak zbudować sobie no jakąkolwiek teraz tak naprawdę przewagę, bo z każdą minutą Nercio szybciej rośnie w siłę od Zoke. Jeszcze jak spora liczba spajnów tutaj jest postawiona. Szkoda, że Zoke w trakcie tego ataku nie zrobił jakiegoś podwójnego ataku, tak jak to zrobił wcześniej, jakiś ward z domaina, żeby bardziej jeszcze, może Nercio by tego nie zauważył.